zastanawiałem się, jak zacząć ten odcinek. I wymyśliłem. Zaczynamy. Dzisiejszy temat wydaje mi się niebanalny, kiedy pierwszy raz czytałem o kontenerze usług, czy kontenerze usługi, można też chyba powiedzieć usługowym, pasuje, czy o dostawcach usług, to odniosłem wrażenie, że niby rozumiem, co czytam, niby mam przykłady, ale nie potrafię tego umiejscowić jakoś, powiązać, do czego mi to będzie potrzebne. W związku z tym, zamiast jechać zgodnie z dokumentacją, kiedy już sprawę trochę przemyślałem, przetworzyłem, pomyślałem, spróbuję wam to pokazać tak, aby w mojej ocenie przyspieszyć trochę to rozumienie, czym to jest. I od razu wyjaśniam, że nawet jeśli wszystko powiem i zrozumiemy to i zobaczymy, jak działają tutaj przykłady i co się stało, to i tak nie ominie was jednak zerkanie do dokumentacji, zerkanie do opisu tych wszystkich mechanik i po prostu pisanie kodu. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które przychodzą w trakcie. Kiedy robimy, trochę naśladujemy, trochę podpatrujemy, nawet dużo podpatrujemy i nagle jest takie, dobra, zaczynam to wszystko ogarniać. Zatem ja dziś zacznę od pewnego, w mojej ocenie, minimum, aby już nie czuć się z tymi pojęciami takim rozmytym, niepewnym i unikać ich, oj, to może się zajmijmy tylko modelami, jakimś elokwentem, bo to już jest okej, ale te dwa to tak, a to mi w ogóle potrzebne. No i potrzebne, i niepotrzebne. Przejdźmy do definicji, których no nie ominiemy, choć i takie tak naprawdę uprościłem, a potem spróbujemy sobie pojechać z przykładami, żeby przybliżyć, o co tu chodzi. Przy okazji macie tu dwa linki, gdzie wszystko jest rozwleklej, dokładniej, ale i tak mojej opinii nie wyjaśnia wszystkiego i zostawia sporo znaków zapytania, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz się z tym zderza. Ale może się mylę, na pewno wam będzie łatwiej niż mi. Zaczynamy. Jak zwykle czytam, bo co będę z głowy, jak sobie napisałem. Kontener, usługi. Zrozumienie tego zagadnienia jest konieczne do budowania potężnych aplikacji, jak również wnoszenia pewnego wkładu w rdzeń samego Laravela. To cytat w zasadzie wprost z dokumentacji. To potężna mechanika zarządzania klasami i zależnościami, jakie są między nimi. Jeżeli klasy zobrazujemy jako pewne różnokolorowe klocuszki, to ten kontener usług, ten termin, to jest takie pudło, w którym te klocki się wkłada i tam można określić położenie tych klocków, kolejność, miejsce w hierarchii i tak dalej. Czyli do pudła wkładamy jakieś instrukcje, jak te klocki mają ze sobą oddziaływać, które od których zależą, jakie klocki tworzą razem jakiś większy klocek. Gdy sięgniemy po jeden z klocków, to możemy też w efekcie wyciągnąć inne i uruchamiamy cały jakiś ciąg zależności. Takie pudełko staje się więc takim jakby magazynem na te narzędzia, organizatorem sposobu współpracy tych narzędzi. Pilnuje, by narzędzia używać właściwie, nawet wtedy, gdy my nie myślimy o tych wszystkich zależnościach. Kontener zadba niejako w tle o właściwe wykorzystanie po prostu klas, bo tu te klocki to w sumie klasy. Czyli tak jeszcze inaczej. Kontener to taka przestrzeń, w której są mechanizmy, w których mogę powkładać, czy powiedzmy powiązać z tą przestrzenią moje klasy, informując tę przestrzeń, jak należy postępować z pewnymi klasami. Czy na etapie projektowania klas, jakichś usług, mogę przemyśleć, co chcę, aby później było z automatu tworzone. Dalej programując, już korzystając tylko z tych klas, nie będę musiał myśleć o wielu sprawach, jakichś tam inicjacjach, takich przedwstępnych konfiguracjach obiektów i tak dalej, bo mogę to sobie zrobić tutaj, powiązać i później po prostu użyję, wstrzyknę sobie jakiś obiekt, jakiejś klasy, a on skorzysta z tego kontenera, popatrzy tam w te wszystkie zależności, własności, odpali je za mnie po cichu i ja dostanę gotowy obiekt jakiejś klasy, już przedwstępnie obrobiony, przygotowany. Może tak być, że pociągając jeden obiekt, pociągnie się wiele obiektów. Tak naprawdę w tle, że nie będę musiał ich ładować, myśleć, jakie tu były zależności między tymi klasami. Nie. Gdzieś ten kontener, który przechowuje te wszystkie wspólne zależności, zrobi to za mnie. Oczywiście muszę to najpierw
zaprogramować, ale też wiele rzeczy robi już za nas domyślnie, niejako z samej idei tutaj całego Laravela. Także to taki ogólny obraz. Tak naprawdę to my z kontenera korzystamy w zasadzie nieustannie. Prosty przykład. Pamiętacie żądanie? Jak nie, to odsyłam odcinek o żądaniach. Mamy tu jakąś ścieżynkę, jak zwykle w naszych przykładach. I tutaj zobaczcie, do naszej lambdy, do naszego domknięcia wrzucamy sobie typ request, klasa request, jakiś tutaj argument requeue, który będzie reprezentował to. No i teraz patrzcie, przecież to jest tylko informacja, że chcę tutaj jakiś argument dostać. Ja go ani nie inicjuję, ani nic nie robię, nic mu nie przypisuję, a okazuje się, że w środku, tutaj właśnie jest to wstrzyknięte do tego domknięcia w taki sprytny sposób, że tutaj ten requeue to jest dokładnie to żądanie, nie inne, to nie jest jakaś instancja tejże klasy zupełnie pusta, pozbawiona odniesienia do czegokolwiek. Nie, to jest dokładnie to, o co mi chodzi intuicyjnie, te żądanie, które uruchomiło całą aplikację. No właśnie, jak to się stało? Przecież to powinno być takie po prostu nic. A jednak to jest dokładnie to. Zadbał o to kontener, który wie, bo został przygotowany wcześniej, że jeżeli się pojawi takie wstrzyknięcie, to on musi utworzyć dla nas ten obiekt i go przedwstępnie przygotować, powiązać. Tu on nawet wie, że kiedy pojawią się takie request, coś tam, requeue, cokolwiek, nazwa nie ma znaczenia, ale to jest ważne, to on już wie, że to zawsze będę chciał to żądanie, nie jakieś drugie, puste, trzecie, puste, nie, to jedno. Zrobimy sobie dzisiaj coś takiego, żeby nam kontener pilnował, że dostaniemy zawsze ten jeden obiekt, a nie jakiś pusty. Ale to za chwilę w przykładach. No niemniej, tu już widzimy, że tak naprawdę ten kontener usług, on wciąż tam działa. To jest niezbędny, nieodzowny element Laravela. On tam cały czas jest wykorzystywany. Taki przygotowywacz, prekonfigurator, związywacz klas. Nie wiem już, jak to inaczej po polsku powiedzieć. No to co? Przejdźmy dalej. I tu pojawia się kolejne słowo abstrakcja, dostawca, dostawca usługi. Co to jest? Jakaś firma transportowa czy coś? Może jakaś firma dostarczająca mi tu jakieś klasy? Nie, to tylko termin. Dostawca usługi to taka klasa. Taka klasa specjalna, która ładuje program. Zresztą przeczytam. Dostawca usług to centralne miejsce ładowania aplikacji Laravel. Twoja aplikacja oraz podstawowe usługi Laravela są ładowane za pośrednictwem tychże usługodawców. Czyli takich klas, które pewnie domyślamy się, mają jakieś metody i te metody są najpierw uruchamiane. Uruchamiając, wiążą coś z czymś albo po prostu coś przygotowują, ustawiają jakieś parametry. Ładowanie to proces rejestracji oprogramowania, rejestracji powiązań w kontenerze usług. Dokładnie to sobie dzisiaj zrobimy. Detektorów wydarzeń, wszelkiego oprogramowania pośredniczącego, rejestrację tras. To obejmuje ten proces ładowania. Dostawcy usług konfigurują też ogólnie całą aplikację. I tu w pliku config, katalog config, plik app, zobaczcie, o, tu jest taka tabelka providers, dostawcy. I widzicie, tu są wymienione te wszystkie klasy, które mają wystartować. One odpowiedzą za ten proces załadowania. Jak tak po nazwach tutaj popatrzycie, o, tu na przykład coś dla poczty, nie wiem, tutaj coś do bazy danych. Moglibyśmy sobie tu coś otworzyć, tak przejrzeć, to widzicie, jest w tych bebechach, tych trzewiach, a są też takie płycej osadzone jakieś prowajderskie klasy. O, tu dwie są takie moje, tu dzisiaj się z nimi zabawimy, ale tu są jakieś takie, o, cudze, o nie, weźmy tu sobie na przykład, o to, wejdźmy tam na chwilę. O, zobaczcie, tu jest klasa jakiegoś usługodawcy, która dziedziczy po takim ogólnym usługodawcy. O, i tu widzicie, macie takie metody, jak chociażby ten register. Czyli czujemy, że tu coś będzie rejestrowane, czyli po prostu uruchamiane. Jakieś związania będą tu się dokonywały. Prekonfiguracje. Na razie wygląda to strasznie. Przypuszczam, że tak zerknęliście i co on tu pokazał? No po co mi to teraz? Jak to wgryźć się w to, ugryźć? Spokojnie. Idziemy do przykładów i stanie się to, myślę, o wiele bardziej zrozumiałe. Patrzymy. Założymy sobie teraz w naszej aplikacji własną klasę. No bo o to w tym wszystkim chodzi. Toż przecież klasy Laravelowe nie robią tego, co ja chcę zrobić w swojej aplikacji, nie? Chcę w końcu swoją klasę zrobić, niech ona robi mój program. No dobrze, no to zakładamy. Ja sobie założyłem tę klasę po prostu w katalogu app w pliku goodluck
PHP. O, tak jakbyśmy sobie podejrzeli, to czekajcie, już to wam pokazuję. O, tutaj jest goodluck. Plik goodluck.php, jak go otworzymy, to jesteśmy tutaj. Tu jest moja klasa, tylko przestrzeń nazw app, z niczego nie korzystam na razie, po prostu moja klasa. Klasa, korzystam tu już z PHP 8, więc jak ktoś nie wie, co tutaj za dziwny nowotwór, potwór, odsyłam do odcinka niedawno w tejże serii o PHP 8 i wtedy już ten zapis będzie jasny. I niech was nie przestraszy to, że tutaj są jakieś podkreślenia i błędy. No niestety moje NetBeansowe środowisko jeszcze się z PHP 8 nie może jakoś porozumieć. I zgłasza tu błędy, których nie ma. Ale sam PHP 8 działa, nie martwcie się. Tu po prostu jest wszystko dobrze. Zatem konstruktor z inicjacją pewnej własności, od razu przypisaniem jej jakiejś wartości domyślnej, choć mogę podać jako argument PHP 8, nie? No i jakaś metoda, która zwraca zwielokrotniony napis, metoda darkMzimu, tutaj Mzimu sobie krzyczy w ciemnościach, jeśli var będzie 2, to Mzimu krzyknie sobie 2 razy i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Coś. No dobra, jak to coś się teraz zachowuje? No to co, użyjemy sobie teraz tego naszego goodlucka, tej klasy, bo chcemy sprawdzić, jak działa. Odpalimy sobie tu taką ścieżynkę, kąt z dwójeczką i popatrzcie, w środku naszego domknięcia wywołamy sobie po prostu instancję tego goodlucka. Będziemy mieli obiekt G i obiekt G zwróci to, co zwróci mu darkMzimu. Zobaczmy, jak to wygląda w Postmanie. Wyglądałoby to mniej więcej tak, send. I co tu mamy? Ano mamy po prostu ten Mzimu, które sobie krzyczy. No i super. No, jak na razie nic tu wielkiego nie ma. Gdzie tu ten kontener? No na razie nie ma kontenera. No dobra. Ale tu analizując request, widzieliśmy, że ten kontener odpalił się, kiedy w ten sposób, żeśmy do domknięcia przekazali obiekt. No to sprawdźmy to, spróbujmy to tak zrobić. Good luck. Tu teraz umieszczam good luck i jakiś G. Już teraz nie tworzę w środku tej instancji. Mam to G tutaj. Dobra. Od razu wyświetlam darkMzimu. Nie wiem, co będzie. Zobaczymy, co będzie. I wy zobaczycie, co będzie. I ja zobaczę, co będzie. Wszyscy zobaczą. To samo. Nic. No to co? Kontener nie zadziałał, czy jak? Kontener, moi drodzy, nie zadziałał jeszcze, bo nie wie, co ma zrobić. Na razie zadziałał zwykły PHP 8. Od zobaczył coś takiego, nadał G z konstruktora po prostu, tak? Odpalił te G. Mam tu reprezentanta tegoż, tejże klasy. Good luck i tyle. Odpaliła się metoda darkZimu, bo taka jest. Zwróciła, co mogła. Kontener w to nie był zaangażowany. Zaangażujemy za chwilę kontener. Ale teraz właśnie stworzymy sobie usługodawcę. Czyli co to ten usługodawca? Mam swoją klasę. To teraz stworzę klasę, która poinformuje Laravel, dostarczy mu informacji, jak ta moja klasa ma się zachowywać, jak ma działać, co tam się ma odwalać po prostu. Zatem zanim sobie ten przykład raz jeszcze odpalimy i zobaczycie, że za chwilę Laravel już będzie wiedział, co z tym zrobić, musimy sobie stworzyć providera do mojej klasy. Proste polecenie. PHP Artisan make .provider i tutaj ja proponuję nazwę klasy, do której robię usługodawcę i koniecznie słowo provider, żeby było jasne. Nazwijmy to, że tak trzeba i tyle. No to co? Ja już sobie utworzyłem oczywiście coś takiego i mam to goodluck provider. Tutaj. Goodluck provider jest w katalogu, moi drodzy, app providers. No ciężko się domyślić. Poszukacie sobie. I tu są takie metody. Nas interesuje metoda register i w niej jest domyślnie pusto. Ale tutaj ja coś zrobię. Otóż w tej metodzie mam dostęp do thisApp. thisApp to jest właśnie tak jakby ten mój kontener. I teraz ten mój kontener to jest jakby dostęp do tego kontenera. Zostanie przeze mnie poinformowany metodą bind, jak on ma się zachowywać, gdy spotka klasę goodluck. Czyli ja powiążę goodluck, klasę tę, z jakimś zachowaniem. Stąd function tutaj lambda, nie? Domknięcie. I teraz, uwaga, ja sobie tutaj robię coś banalnego. To może być bardzo zawiłe. To może być jakiś prekonfigurowany cały system instrukcji, które coś robią. Ale ja tu na razie robię coś prostego. Otóż wywołuję sobie i zwracam od razu
instancję mojej klasy Good Luck, tyle tylko, że z konkretnie innym parametrem niż domyślny, nie z jedynką, tu chcę trójkę. Okay? I teraz od tego momentu, od tej rejestracji prostej za pomocą binda, ta klasa została niejako włożona do kontenera z informacją, jak ją obsługiwać. Czyli mój dostawca wziął za łeb klasę Good Luck, zaniósł do kontenera, tam wcisnął w ten karton i mówi, słuchaj, jak spotkasz teraz Good Lucka, to ty już wiesz, jak się zachowywać od tego momentu. Okej? No dobrze, ale to nie wystarczy. Jeszcze musimy iść do pliku konfiguracyjnego app i sobie tę klasę Good Luck, moi drodzy, dostarczyć. Wpisać ją do providersów. O, ja wpisałem. Teraz dopiero to zadziała, bo tak to by jeszcze nie działało. App providers, Good Luck provider class. Co się stanie? Patrzcie. Zatem teraz w tym trzecim przykładzie, w tym miejscu, nie wykorzystamy po prostu własności PHP, ale tu zostanie uruchomiony nasz kontener, który zadba, by ta instancja o to nie została stworzona przez samego PHP, ale została niejako stworzona przez funkcję, którą dostawca dostarczył. Czyli patrzcie, teraz to tutaj wywoła tak naprawdę to, kontener o to zadba. O to. Zatem gdy G trafi do tej funkcji tutaj, to już nie jest takie G domyślne. To już jest G skonfigurowane. W tym wypadku ta konfiguracja ogranicza się raptem do tego, że zamiast zmiennej domyślnej 1 tutaj w klasie Good Luck o tej, będę miał 3, ale nie trudno sobie wyobrazić, że mógłbym tam skonfigurować masę innych rzeczy. Zatem jedna taka pyk, prosta, jedno proste podanie argumentu i ja tam mam już załadowany cały obiekt we właściwy sposób i tu kontener mi w tym pomógł. Zatem co się teraz pojawi? Patrzcie, co się teraz pojawi. Teraz się, moi drodzy, pojawi, o, już zresztą widzicie przykład był wcześniej, 3 razy Mzimu w ciemnościach sobie krzyczy, bo tym razem mój G jest inny. Tak jeszcze dla udowodnienia, że tu kontener zadziałał, gdybym normalną instancję G sobie przywołał, czyli przykład drugi, to tutaj mam jedną Mzimu, bo domyślnie ten var jest jedynką, czyli raz się tylko ten napis tam zmultiplikuje. I taka jest tego różnica. Zatem jeszcze raz, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Tutaj działa zwykły PHP 8, tutaj też by działał zwykły PHP 8, ale myśmy dostarczyli do kontenera metodą, metodą bind dostarczyliśmy do kontenera, tutaj do kontenera mam dostęp poprzez this app, dostarczyliśmy mu takiego powiązania, że jak zobaczysz tę klasę, to instancja ma wyglądać tak, a nie tak domyślnie, ok? No i kiedy tutaj już mamy takie wstrzyknięcie, takie po prostu podanie tego argumentu, następuje ta inicjacja przez kontener dzięki providerowi i to G w środku jest już czymś innym, ok? To teraz trochę inny przykład. Niczego teraz w czwartym przykładzie nie wstrzykuję, zatem nie wykorzystuję w żaden domyślny sposób kontenera. Nic tutaj nie działa przez kontener. Ale mimo to chciałbym tak jakby jawnie odwołać się do tego mojego kontenera i powiedzieć, ej, nie chcę po prostu instancji klasy Good Luck, o taką macie tutaj. Chcę instancję klasy Good Luck, ale taką, którą ty mi zrobisz, kontenerze. Ty masz mi ją zrobić. Wykorzystując to, co provider tam ustalił, powiązał. Patrzcie, mamy tu 3 obiekty. 3, bo to ważne, żeby zobaczyć, czym to się wszystko różni i do czego zmierzamy. Patrzcie, pierwszy obiekt G1, mówię tak, zrób mi instancję klasy Good Luck po prostu. Ale wiesz co? Ty weź mi ją zrób, wykorzystując kontener i to, co mu provider powiedział. Więc app make, jeżeli nie siedzę w dostawcy, czekajcie, już idę do dostawcy, o, to tutaj miałem dostęp do kontenera przez this app. A kiedy nie siedzę w dostawcy, to mogę sobie do tego samego kontenera dostać się poprzez app po prostu. I tu mam taką metodę make, jak widać statyczną, a przynajmniej taka się wydaje, nie? Gdzie mówię, uruchom mi dla tej klasy
ten mechanizm tworzenia instancji za pośrednictwem ciebie, mój kochany kontenerze, zrób mi tutaj instancję po swojemu, tak jak tam ten Laravel ma skonfigurowane. Zatem to jest klasyczny PHP 8 w tym wypadku. Zrób mi instancję i tyle. Ale zrób mi za pośrednictwem tego, jak to Laravel potrafi mi tu zrobić tę instancję. I mam tutaj dwa takie obiekty, G1, G2 i teraz jeszcze G3. I tu sobie wyświetlimy teraz te trzy obiekty, zobaczymy dokładnie, czym one się tutaj różnią. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to bardzo was przepraszam. Ale życie się za plecami toczy, ludzie chyba coś właśnie tam... Ach, nie powiem, co robią. Dobra, zobaczcie, co tu mamy teraz. Pierwszy obiekt stworzony przez make, a więc już int tam var ma trójkę, nie jedynkę, bo to został utworzony obiekt za pośrednictwem mojego kontenera, zgodnie z tym, co provider mu powiedział. Uwaga, drugi obiekt to samo, ale, i to nam się przyda, żeby zrozumieć następny przykład, to są inne obiekty. Tak? To są goodlucky, ale to nie są te same obiekty. Czyli utworzyłem i G1 i G2, to jakieś dwa różne obiekty są. Tak? No a G3, zobaczcie, też jest oczywiście reprezentantem klasy goodluck, też to jest, ale no, ten obiekt tutaj ma var 1, czyli jest taki domyślny. Nie brał tutaj mój kontener w tym udziału, Laravel nie wykorzystał tego. Okay? Czasami się mówi, że rozwiń mi obiekt, nie? Czyli... utworzenie czegoś za pośrednictwem kontenera, to by był taki termin: kontenerze, rozwiń mi tutaj obiekt good luck, ty mi go daj, ty mi go dostarcz, nie? O, tak, tak, tak byśmy mogli o tym myśleć. Zatem, jeszcze raz wróćmy, to był przykład czwarty, widzimy, że mamy tutaj trzy obiekty, te dwa utworzone poprzez, rozwinięte poprzez Laravela, a ten tak po prostu... klasycznie, jakbyśmy to zrobili, gdybyśmy o Laravelu nawet nie słyszeli, widzimy, że różnią się, chociaż tu żadnych argumentów nie podałem, czyli te są po prostu prekonfigurowane. Tak, tak, wiem, ta prekonfiguracja sprowadza się tylko do tego, że mamy tam trójkę zamiast jedynki, no ale pomyślcie, ile tam rzeczy można upchać. Ok. Piąty przykład jest bardzo fajny. Ostatni zresztą. Do piątego przykładu utworzyłem nową klasę, tym razem Bedlack. Jak widzicie, trochę większa, ma to jakieś sekrety, ma metodę BrightMZIM-u i jakieś dwie metodki, które tutaj prywatny sekrecik obsługują. Takie getery, setery, rozumiecie. No dobra. To teraz mamy też providera. Tego providera już tutaj od razu dodałem do providersów, także już tutaj nie będziemy go wcześniej udawać, że go tam nie ma. Już jest, wszystko działa. A wygląda on tak. Otóż tym razem zamiast bind użyłem metody singleton. A, taka inna sprytna metodka. Co ta metodka robi z tym naszym bedlakiem i jak to do kontenera tutaj ląduje? A co ląduje? No singleton ląduje oczywiście. Ta metoda mówi do kontenera, słuchaj, powiąż mi tu coś, jak teraz spotkasz bedlak, to zrób to. Ale dlaczego singleton? Co ten singleton od bind odróżnia? Ano, singleton dba o to, aby kontener zwracał ten sam obiekt, rozwija go więc jeden raz, a potem aplikacja pilnuje, by był zawsze zwracany ten sam. Zaraz to zresztą zobaczycie, czyli taki pojedynczy reprezentant tylko może istnieć, o ile użyje kontenera, bo jak sobie przywołam instancję taką, omijając Laravelowe mechanizmy, no to będzie nowa instancja, ale jeśli wykorzystuję Laravelową mechanikę przywoływania instancji do życia różnych obiektów, to mogę określić, że zamiast takiego prostego binda, prostego powiązania, zrób takie powiązanie z kontrolą ilości tych instancji. Tu ma być singleton, tylko raz jedna i potem tylko ją zwracaj, nie wywołuj nowego. No dobra, no co ja tu robię? Tutaj robię normalnie, no zwracam sobie po prostu ten obiekt, to najpierw go otworzyłem dla wartości 2, ustaliłem mu jakiś sekret, domyślnie tego sekretu nie ma, jak sobie tam do bedlaka zobaczycie, to o, jest brak danych tutaj. A tutaj, proszę, będzie jakaś inicjacja, czyli coś więcej robimy i zwracam instancję. No to wracamy tu. I jeszcze raz teraz, patrzcie, co się dzieje. Jeden wstrzykujemy, więc domyślnie zostanie użyty kontener. Tu jawnie też kontener wywołam, czyli wykorzystam sobie to samo, tę samą mechanikę, co jest tu, tylko tu jest niejawnie, tu sobie jawnie wywołałem. Weź kontener i zrób mi tutaj bedlaka. Zrób mi instancję, oddaj mi to. Nie? Tu, tak, tu w tym miejscu robię tak, jakby to tam nie istniało.
Tak? Czyli nie korzystam z Laravelowej mechaniki, po prostu robię takim PHP-owskim sposobem zwykłą instancję. No i co? Znów sobie to zwrócimy. No i teraz patrzcie. To fajne jest teraz. Boom. To mamy B1, B2, B3. Wysyłamy piąty przykład. Sendni. Poszło. I co my mamy? Patrzcie. Mamy obiekt pierwszy i on ma taki kod. 1262. Patrzcie na to niżej. Też jest 1262. Czyli i ten wstrzyknięty domyślnie, o ten tutaj. Już pokazuję. Już. Chodź mi tu, robaczku. Chodź. O ten. I ten tak naprawdę dały mi ten sam. Przykład wyżej to były dwa wytworzone przez kontener, ale czy za pośrednictwem kontenera, który pilnuje, jak tu rozwinąć ten obiekt, jak go tam przygotować, ale to jednak były różne instancje. Tu dzięki Singleton i to jest w ogóle ta sama instancja. O taki request, nie? Który co bym tam go nie utworzył, zawsze dostanę ten, o który mi chodzi. Ten jeden, jedyny. No i patrzcie, jak to fajnie działa. A tutaj mam oczywiście ten bedlak taki zwykły. I to już jest jakiś inny ID. Tak? Tutaj na przykład jest 1261. O, numer tego. Tamte 1262, ten sam obiekt o takim samym ID-ku. No i te mają tutaj secret, nie? Ściśle tajne. Jest secret taki zmieniony, przygotowany przez to, co tam provider kazał w kontenerze powiązać. To tu jest. A ten ostatni, no nie, tutaj ma ten domyślny taki, nie? No i też tutaj o, ten krzyczy dwa razy, ten drugi też krzyczy dwa razy, że to mzimu w światłochwale jest po prostu, a trzeci tylko raz, bo domyślnie tylko było raz, prawda? I tu też widzimy te ściśle tajne są przy tych dwóch utworzonych dzięki Laravelowi, a w ostatnim nie ma. Ale się nagadałem, moi drodzy, wiem, straszne, pewnie od pewnego momentu ci, co od razu załapali, powiedzieli, jeny, czemu on tak powtarza? Ale lepiej powtórzyć, bo są jeszcze tacy, co może teraz dopiero, a czaje, powiedzieli. Wtedy takie powtórzenie wcale nie jest złe. Z punktu widzenia edukacyjnego lepiej powtórzyć, jak nie dopowiedzieć. Kończąc, na razie to tyle. Tu sobie możecie przeczytać, co napisałem. Może jeszcze do tego wrócimy, bo to wszystko jest w pewnym stopniu czubek góry lodowej. To nie jest tylko takie proste. Tam można naprawdę więcej mechanizmów i powiązań i zależności utworzyć, ale jestem pewny, że jeśli dobrze się nad tym zastanowicie, nawet sami sobie te przykłady gdzieś zapiszecie czy podobne, to już ta idea, że ja wykorzystałem kontener, by kontrolować tworzenie nowych instancji klas poprzez powiązania specjalne, że już zaczynacie to rozumieć. Czyli Laravel kontroluje proces tworzenia, a więc te tak zwane wstrzyknięcie to po prostu tworzenie jakiegoś obiektu przy powoływaniu argumentu, ale Laravel kontroluje tworzenie tego obiektu. Co więcej, mogę kazać mu rozwijać dla mnie takie obiekty, nie tylko kiedy on chce, ale kiedy też ja chcę. Na przykład metodą make. Jest tam jeszcze taka metoda ogólna resolve, gdzie mogę z dowolnego miejsca z tego kontenera skorzystać. No jest tego więcej, ale tu już odsyłam do dokumentacji. Mi chodziło dzisiaj w tym odcinku o to, by cała idea i początek, czy nawet pewien ogólny jej zarys już był w głowie. A szczegóły to już tylko praca, dokumentacja i czas. Tyle w tym odcinku.